Siema ludziska, tutaj Hannibal, witam was bardzo serdecznie. Jest rzeka, jest słońce, jest lipiec i jest miesięczny Hannibal. W woli ścisłości zapewne zastanawiacie się, czemu nie było tak długo miesięcznego Hannibala i czemu on pojawia się pod koniec lipca, tak na dobrą sprawę. Otóż sprawa jest dosyć prosta, a mam wam do przekazania parę bardzo istotnych informacji odnośnie działania na kanale i materiałów, które powstaną w najbliższym czasie. Na miesięcznego Hannibala plan był taki, by go nagrywać stricte w warunkach takich na dworze. Sami jak widzicie. Czyli prościej mówiąc, słoneczko, pokazanie, że jest piękna pogoda, że działamy też na dworze. No i kurde, nie jesteśmy nulajfami takimi typowymi, jak to niektórzy myślą, że jesteśmy. Siedzimy przed komputerem non stop, klikając tą kreaturę. To jest smutne. Otóż jak wiadomo, aktualnie w Polsce jest pogoda bardzo niestabilna, czyli prościej mówiąc, trudno przewidzieć, kiedy będzie pogoda piękna, bo ona zaraz się miesza z burzą, deszczem lub chłodem, także no niestety nie bardzo to wychodziło. A potem był mały problem w kwestiach technicznych, gdyż jak wiecie, okres letni jest dla mnie bardzo pechowy, ponieważ wysiadł mi monitor, co oznacza, że musiałem znaleźć szybko zastępstwo za ten monitor i mam teraz taki, który ma nieco uszkodzoną matrycę i ma takie paski kolorowe od dołu. Nie fajnie to wygląda, ale przynajmniej da się pracować na nim, prawda? A teraz przejdźmy do materiałów. Zapewne zastanawiacie się, czemu na dobrą sprawę nie było ich tak długo, że pojawił się tylko vlog i nie było potem nic dalej. Otóż jak wiecie, ja miałem mieć w tym miesiącu urlop, miałem trochę odpocząć, jednak się on bardzo przesunął, co nie jest dla mnie zbyt, jakby to powiedzieć, dobrą informacją. I także po pracy ja zawsze teraz jestem nieco zmęczony, nieco mnie to przytłoczyło, stwierdziłem, że muszę poświęcić sobie trochę więcej czasu na odpoczynek, dlatego też materiałów nie robiłem. Aczkolwiek to teraz powraca, mam nadzieję, że teraz szybko wyjdą kolejne materiały, czyli prościej mówiąc, na pierwszy rzut ognia idzie zwiastun nowego Heroes of the Last Chance, czyli 5. sezonu waszej kochanej maszynimy, więc mam nadzieję, wam się spodoba, tym bardziej, że będzie oczywiście z dubbingiem, tym bardziej, że będzie bardziej szczegółowy i trochę dłużej będzie powstawał ze względu na to, że teraz będę obrabiał go bardziej w After Effectsie, żeby efekt był naprawdę niesamowity specjalnie dla was. Kolejnym tematem są wyjazdy i niestety mam tutaj bardzo złe informacje odnośnie Dublina czy Kolonii, które planowaliśmy, gdyż niestety Patryk czy Ola czy Adam nie mają zbytnio finansów, aby ruszyć w tak dalekie podróże i tak kosztowne, jakby nie patrzeć. Ja mam, aczkolwiek nie jestem w stanie postawić całej trójce, aby tam po prostu polecieli, więc dla mnie to jest masakryczny koszt, też nie zarabiam na YouTubie, też to wykładam z własnych prywatnych pieniędzy, także no trudno by było to wszystko ogarnąć. W każdym razie na zastępstwo prawdopodobnie we wrześniu na 90% wylatuję do Szkocji, a dokładnie do Glasgow, więc też będzie co pokazywać. Myślę, że to miasto będzie naprawdę czymś fajnym. Być może odwiedzimy sołetne Loch Ness, zobaczymy, może poszukamy tego potworka, który tam naprawdę nie istnieje, ale poszukamy, a co mi tam, zrobimy z tego vloga, będzie parę vlogów z tego, taki mały cykl, znowu tak było z Czech, że z Czech były dwa vlogi, ze Szkocji zrobimy takie 3-4, ale takie bardziej konkretne, bardziej nastawione na dany temat. I mało tego, oczywiście pod koniec roku planujemy Czarnobyl, czyli coś, co jest jednym z moich ogromnych marzeń, by tam pojechać. Być może wyrośnie mi trzecia ręka, być może wyrośnie druga głowa, chociaż to całe promieniowanie to zwykle stereotyp i niestety moi rodzice, jak usłyszeli, gdzie chcę pojechać, to krzywili się bardzo, bo stwierdzili, że z moim zdrowiem może być kiepsko. Jednak to jest moje marzenie, chcę zobaczyć Prypeć, chcę zobaczyć oko Moskwy. Kaszelek? Alergia. Tak jest. Chcę zobaczyć oko Moskwy, chcę zobaczyć fabrykę Jupiter chociażby. Naprawdę tam jest wiele do zwiedzenia. Chcę zobaczyć tą małą wioskę Kopaczy. To jest coś, co niesamowicie daje klimatu tego miejsca. I zobaczyć miasto duchów, szczególnie w ciemności, oświetlone tylko przez latarki, kiedy na dobrą sprawę jest jesień, z drzew pospadały liście, tam nie ma praktycznie takiej natury. To jest niesamowite i to jest moje marzenie, by to zobaczyć. I to wy też zobaczycie, bo z tego też będzie cykl vlogów. Także pierwsze swoje marzenie spełnię. O dziwo, kiedy zaczynałem Hyde Parka, nie spodziewałem się tego, że w całej mojej tej karierze, w całej tej serii pojawię się potem w Pradze, potem pojadę do Brna, teraz będę leciał do Szkocji, do Glasgow, a potem do Czarnobyla. Ja bym się tego w życiu nie spodziewał, że to mnie tutaj poprowadzi, jednak ten pomysł pokazał, że warto działać, że warto mieć plany i warto iść do przodu i spełniać swoje marzenia. Wy też je spełniajcie, działajcie, próbujcie i to jest taka gadka motywacyjna, aczkolwiek ludzie, życie jest zbyt krótkie, żeby po prostu i zaprzepaścić, żeby nic nie robić. Dawajcie z siebie maksa, nawet jak jesteście zmęczeni. Chociaż nie jestem zbyt dobrym przykładem, bo kiedy jestem zmęczony, to po prostu odpoczywam. Da!
Ogólnie to jest tak, że zaczęliśmy jeszcze współpracę z Padportalem, czyli serwisem o grach, który jest połączony ściśle z Padclubem. Więc coraz więcej materiałów będzie się pojawiać względem też gamingowych, stricte właśnie na dział wideo do Padportalu. I mam nadzieję, że tam też będziecie zaglądać, bo te materiały będę bardzo mocno szlifował, bo chcę, by naprawdę były wysokiej jakości. Ludziska, i to jest w sumie wszystko na tego szybkiego miesięcznego Hannibala. Wyczekujcie materiałów, wyczekujcie maszynimy, bo wracamy z maszynimą teraz naprawdę pędem. No i co ja mogę wam powiedzieć? Niektóre wyjazdy nie wyjdą, a niektóre się pojawią. Także no nie ma nic straconego, zawsze jest coś za coś. Więc ludziska, komentujcie, subskrybujcie, oglądajcie nasze inne materiały i koniecznie odwiedźcie naszego fanpage'a, gdzie pojawiają się aktualne informacje odnośnie ekipy, przyszłych materiałów czy materiałów, które mają aktualnie premierę. Także ludziska, trzymajcie się, cześć, hej ho, a ja idę teraz cieszyć się tą pogodą. Trzymajcie się, hej!